Na kilka godzin zablokowali dziś krajową ósemkę przewoźnicy z Polski. Na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku prawie 200 osób zatarasowało drogę. W ten sposób protestowali przeciwko, zdaniem przewoźników, niesprawiedliwej polityce Rosji w kwestii pozwoleń na przewozy. Jan Buczek, prezes Związku Międzynarodowych Przewoźników, powiedział, że nie można dopuścić do sytuacji, żeby Rosjanie przejęli nasz rynek tranzytowy. Od 2 lat dopominamy się o rozwiązanie problemu i według mnie nie ma działań, a jeżeli one są, to one są zupełnie bezskuteczne. Rosjanie od 2 lat stosują zupełnie nieprawdopodobne interpretacje rodzajów przewozów. To ile mamy czekać? My tracimy rynek, uważamy, że Rosjanie również powinni w tym momencie być zablokowani. Nie mogą w tym czasie, kiedy my upominamy się o obiektywne interpretowanie tych przepisów, które również Rosja podpisała, nie może być takiej sytuacji, że my będziemy stali, a Rosjanie nasz rynek przejmą bez jakiejkolwiek walki. W ocenie protestujących Rosjanie bardzo skrupulatnie sprawdzają pozwolenia polskich przewoźników i nakładają surowe kary. Tymczasem w Polsce rosyjscy przewoźnicy nie są kontrolowani i wykonują więcej przejazdów niż przewiduje prawo. Na dodatek od maja w Rosji wchodzą w życie nowe przepisy, które mówią, że kara za brak pozwolenia może sięgać nawet 500 000 rubli, co w zależności od kursu odpowiada około 60 tysiącom złotych. Zdaniem Adama Szabłowskiego ze Zrzeszenia Przewoźników Międzynarodowych w Warszawie problem dotyczy umowy, jaką władze Polski podpisały z Rosją. Jest ona krzywdząca dla polskich przewoźników, dodaje. Problem polega na tym, że umowa dwustronna między Federacją Rosyjską a rządem polskim jest spisana w sposób zupełnie absurdalny. Ta umowa promuje przewoźników rosyjskich, natomiast jest bardzo krzywdząca dla przewoźników polskich. Przewoźnicy boją się, że Rosjanie wyeliminują ich z tamtejszego rynku. Niech rząd postara się o nas walczyć, apelują. Bardzo żużliwa, nie możemy pracować, proszę pana. Koniec pracy naszej. Rosyjski przewoźnik próbuje przejąć cały transport, nam nie daje zezwolenia, sami różnie też jeżdżą. To jest taki problem, mi się wydaje, że delikatną rzeczą o to, żeby pokazać, żeby ktoś na nas zwrócił uwagę i niech rząd postara się o nas walczyć.